Witajcie! W ostatnim Kobinius przedstawiliśmy wam na żywo dwie ogromne premiery. Legendarnego Tygrysa 131 i Kibelwagena. Dziś skupimy się na tym drugim. I w tym wyjątkowym materiale mam ogromną przyjemność zrecenzować dla was ten zestaw. Kobi, buduj historię klocek po klocku. Dzięki tej świetnej konstrukcji będziecie mogli poczuć się jak prawdziwy właściciel tego legendarnego samochodu. To nasz pierwszy pojazd z okresu II wojny światowej w dużej skali 1 do 12. Został on zbudowany na wzór muzealnego egzemplarza znajdującego się w Deutsches Panzermuseum Münster. Jest ogromny, bardzo szczegółowy i prezentuje się wręcz imponująco w parze z nadchodzącym jeszcze większym kultowym Tigerem 131 z The Tank Museum. Kibelwagen typ 82 był niemieckim wojskowym pojazdem terenowym produkowanym w okresie II wojny światowej. Powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie Wehrmachtu na łatwy w otrzymaniu, ekonomiczny i dość niezawodny pojazd do użytku na różnorodnym terenie. W okresie 1940-1945 powstało ponad 50 tysięcy egzemplarzy tego pojazdu. Służył głównie jako pojazd terenowy, transportowy, sanitarny, rozpoznawczy oraz jako platforma do montażu lekkiej broni. Po II wojnie światowej niektóre z ocalałych egzemplarzy Kibelwagena były nadal używane przez różne kraje, a także wykorzystywane jako pojazdy cywilne. Dzięki swojej funkcjonalności, lekkości oraz niezawodności Kibelwagen stał się klasycznym symbolem pojazdu terenowego i jest nadal ceniony przez miłośników motoryzacji na całym świecie. Prezentowany model to pojazd wchodzący w skład 21. Dywizji Pancernej, która walczyła m.in. w Afryce w bitwie pod El Alamein oraz w 1944 roku w Normandii. Ten model prezentuje pojazd walczący pośród gorących piasków Afryki Północnej. Powiedzmy sobie szczerze, nowy Kibelwagen to klasa sama w sobie. Spójrzcie na tę doskonale odwzorowaną bryłę maszyny. Szeroki tył i lekkie zwężenie do połowy pojazdu. Starannie odwzorowano przednie i tylnie błotniki. Doskonała maska, na której nie mogło zabraknąć zapasowego koła, chyba najbardziej rozpoznawalnego elementu tego samochodu. Obok niego znajduje się lampa notek, której celem było ograniczenie emitowania światła w górę, co w nocy mogło nakierowywać wrogie samoloty na konwoje wojskowe. Zadbano nawet o uchwyty, na których można było zamontować stalowe liny i wyciągnąć pojazd, gdy ten zakopał się lub zepsuł. Nie mogło zabraknąć również oznaczeń. Z przodu mamy rejestrację WH-616-505 oraz oznaczenie 21. Dywizji Pancernej na lewym i oznaczenia konkretnego batalionu na prawym błotniku. Na tychże znajdują się również dwa piękne reflektory. Mogą to być zarówno zwykłe światła, tak jak te, jak i reflektory szczelinowe, które miały zastosowanie podobne jak lampa notek. Dalej, dwie pary otwieranych drzwi. Doskonale widoczna jest na nich tabela techniczna, przedstawiająca szczegóły konstrukcyjne, takie jak typ, waga, etc. Następnie kierujemy się w stronę przedziału silnikowego, gdzie na nim znajduje się złożony dach. Na uwagę zasługuje wykorzystanie zrulowanego fragmentu materiału. Na klapie silnika znajduje się rejestracja oraz oznaczenia, takie same jak z przodu. Pod nią dwie szare rury wydechowe połączone z silnikiem. Na jednym błotniku znajduje się szpadel, a na drugim wielki kanister. Dzięki rozmiarom i skali mogliśmy pozwolić sobie na odwzorowanie wielu szczegółów wnętrza. Tym sposobem pod klapą silnika znajdziecie pięknie odwzorowaną benzynową B4, znaną z równie legendarnego Volkswagena Garbusa. Pod dachem znajdziecie
pojemny luk bagażowy, w którym przewozić można sporo przydatnych na froncie narzędzi. Teraz pora na najważniejszy dla podróżujących tym pojazdem żołnierzy element, czyli siedzenia i cały układ kierowniczy. Z dbałością o najmniejsze szczegóły odwzorowaliśmy wnętrze tego samochodu. Zwróćcie tylko uwagę na podłogę wykonaną z desek, czy białe kubełkowe siedzenia. Warto zwrócić uwagę na fragment usztywnienia pomiędzy przednimi siedzeniami a tylnią kanapą, bowiem znajdują się tam dwa wolne study. Miejsce to wygląda na idealne do modyfikacji poprzez dodanie pokładowego karabinu maszynowego MG34 na stojaku. Świetnie też widać takie smaczki jak hamulec ręczny, gałka skrzyni biegów, pedały sprzęgła i gazu oraz wielka ruchoma kierownica, która steruje przednią osią. Za tym pojazdem można bez najmniejszego problemu kierować prosto z jego wnętrza. Doskonale klimat tej wojskowej terenówki oddaje prosta deska rozdzielcza odwzorowana za pomocą nadruków. Nie można też zapomnieć o dedykowanej szybie, która jest w pełni nowym elementem wykonanym techniką dwukolorowego wtrysku. Oczywiście nie mogło zabraknąć lusterka oraz wycieraczek, które rozwiązane zostały techniką nadruku. Fenomenalnym dodatkiem są dwa granaty czosnkowe M24, które tylko dodają klimatu tej świetnej maszynie. Po złożeniu nasz Kibelwagen ma 30,5 cm długości. Nasze modele w skali 1 do 28 uchodzą za bardzo szczegółowe. To jednak skala 1 do 12 i 1530 elementów, które pozwalają nam pokazać możliwość i systemu klocków konstrukcyjnych Kobi. Kibelwagen stanowi nowy poziom projektowania, fotorealizmu i imponującej wielkości oraz precyzji. W tym przypadku ilość klocków ma znaczenie. By podkreślić elitarność tego modelu, opracowaliśmy go przy współpracy z Deutsches Panzermuseum w Münster. Mamy nadzieję, że zarówno kolekcjonerzy, jak i fani Kobi będą mieli tyle samo przyjemności z budowania i eksponowania tego auta, co my mieliśmy z jego projektowania i tworzenia. Dla wszystkich tych, którzy kochają militaria, technikę wojskową i historię, to okazja, aby przynieść do domu duży kawałek tej historii. Buduj i ty historię. Klocek po klocku. To, czego nie mogło zabraknąć w wersji Executive, to śliczna czarna podstawka ekspozycyjna z nazwą modelu. Widnieje na niej dumne Kübelwagen. Personenkraftwagen typ 82. Skala 1 do 12. Doskonały dodatek, który świetnie współgra z naszym modelem i który równie świetnie prezentuje się w gablocie, nad kominkiem, na półce lub biurku. Tudzież w bunkrze. To składający się z 1530 wysokiej jakości elementów zestaw, wyprodukowany w Unii Europejskiej przez firmę z ponad 26-letnią tradycją, w pełni kompatybilny z innymi markami klocków konstrukcyjnych. Budowa rozwiązana czytelną i intuicyjną instrukcją opartą na rysunkach i ikonach. Do tego zero naklejek, których klejenie jest ciężkie i karkołomne. Tylko i wyłącznie trwałe nadruki. To wszystko na dziś. Dajcie znać o swoich wrażeniach z tym cudem w komentarzach pod tym filmem. Zapraszam też do śledzenia naszych mediów społecznościowych w serwisie Facebook, Instagram oraz TikTok, gdzie na bieżąco publikowane są nowości dotyczące tego modelu oraz inne ważne informacje. W serwisie Facebook działa nasza strona Kobi Fans, zrzeszająca wszystkich fanów klocków Kobi. Nie zapomnijcie zostawienia kciuka w górę, subskrypcji, a jeśli chcecie być na bieżąco, również dzwoneczka. Czekam na Wasze opinie oraz komentarze, które są dla nas bardzo ważne. Do zobaczenia w następnym materiale recenzenckim. I pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.